Model Galaxy S20 FE sprzed ponad roku był piekielnie udanym modelem. No ale tak piekielnie udanym, że teraz to każdy YouTuber chce go przetestować, ale też tak piekielnie udanym, że Samsung ma problem. A dokładniej S21 FE ma problem. W czasach, gdy smartfony są naprawdę wyśrubowane do granic możliwości, Samsung ma trudny orzech do zgryzienia, bo nie mógł zaprojektować S21 FE tak, by był lepszy od flagowej serii S21, ale musi być jednocześnie lepszy od poprzednika, jednocześnie też nie odlatując ceną w sytuacji, gdzie jest brak przewodników na świecie i wszystko drożeje. Czy Samsung podołał temu zadaniu? I tak, i nie, bo gdy spojrzymy na Galaxy S21, to jest to urządzenie, które przede wszystkim względem poprzednika wygląda znacząco świeżej. Dużo cieńsze ramki dają pozytywne wrażenie z jego użytkowania, ale także i pod względem wizualnym. Oba urządzenia, to znaczy poprzednik i ten nowy, są tak samo zbudowane. Plastikowy tył połączony z metalową ramą i oba są certyfikowane szczelnością IP68, ale nowa generacja jest lżejsza, cieńsza, niższa, co znacząco poprawia chwyt, jak i komfort pracy na tym urządzeniu, mimo że wciąż nie jest to mały telefon. 6,4 cala, Dynamic AMOLED 120 Hz Full HD+. Jest to ekran rewelacyjny, ale czy rażąco lepszy od poprzednika? Jeżeli porównam jeden do jednego, być może tak. Jeżeli nie mam ich obok siebie, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Podobna zresztą jest sytuacja z wieloma elementami. Na przykład czytnik linii papilarnych jest tak samo, poprawny, szybki, nie mylący się. Wibracje? Haptyka jest po prostu w porządku. Tu i tu nic szczególnego. Głośniki stereo grają głośno, ciepło, bardzo podobnie. Nieco gorzej od swoich flagowych odpowiedników. Natomiast z racji ponadrocznego przeskoku mamy tutaj nowszą jednostkę CPU. Snapdragon 888, ale wsparty już jest przez te same kości pamięci. 6 GB RAM-u, co najmniej 128 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1, tyle że tym razem w nowszym modelu nie ma slotu na microSD. Zadacie pytanie, czy wydajniejszy procesor na papierku daje odczuwalny skok w pracy na co dzień? Nie, nie odczujecie tego. Na pewno ma większy zapas mocy, ale i na pewno też Samsung nie poradził sobie w 100% z jego termicznymi bolączkami. Galaxy S21 FE potrafił zrobić się czasami ciepły, gdy więcej czynności się zadało. Może nie jakoś bardzo, żeby przeszkadzało to, ale mamy zimę, nie lato i wtedy może być gorzej. A po drugie, w tym samym momencie, gdy więcej zadawałem tych samych czynności S20 FE na Snapie 865, no to wtedy nie było żadnych problemów. A wiadomo, im wyższa temperatura urządzenia, może spadać wydajność energetyczna jego. I mimo, że S21 FE trzyma dobrze na innym ładowaniu, to jest 4,5-5 godzin SOD na samym LTE przy moim użytkowaniu, tak poprzednik, no jakby co tu więcej mówić, trzymał po prostu dłużej, co wykazuje też niezależny benchmark PCMark na tej samej baterii 4500 mAh. Co ciekawe, ładują się też tą samą mocą, 25 W przewodem, 15 W bez przewodem i 5 W zwrotnie, ale to nie są ostatnie papierkowe podobne parametry. Aparaty. Powołując się na portal GSM Arena, to są to kropla w krople te same jednostki. 12 megapikseli f1.8 optycznie stabilizowany aparat główny, również stabilizowany optycznie 8-megapikselowy trzykrotny zoom i 123-stopniowy szeroki kąt f2.2. Różnice oczywiście mogą się pojawiać z racji nowszego programowania i innych słynnych algorytmów, ale w praktyce nie są to różnice warte grzechu, pocięcia się czy najzwyklej w świecie wydania dodatkowych obecnie. Mówię 1500 zł. To są bardzo dobre aparaty, które reprezentują ze sobą powtarzalność, stabilność i jestem przekonany, że tak jak i mnie, tak i wiele innych osób zadowoli, tyle że o ile w budżecie 2000 zł to aparat, który sieje postrach, tak w przedziale 3500 zł to aparat, który ustępuje paru rywalom za miedzy. No i dobra, z racji takiej, że słonko sobie raczyło wyjść po x dniach w końcu, to nagramy próbkę wideo, chociaż tutaj to jest jeden wielki refleks, nie ma co na to zwracać uwagi. Próbka wideo 4K30, tak samo jak i u poprzednika, jest 4K60 i możliwość przechodzenia pomiędzy obiektywami, ale wydaje mi się, że względem poprzednika, może nie to, że jest to bardziej płynne, co mniej szarpane, ale to tylko wydaje mi się. Przechodzimy do głównego obiektywu, który jest optycznie plus elektronicznie stabilizowany. Ja się chwilę klasycznie przebiegnę, nawet nie będę sprawdzać autofokusu, bo jest szybki, celny
nieomylny, to nie ma sensu sprawdzać, bo to jest tylko i wyłącznie profilaktycznie. A jest ścieżka dźwiękowa, nie wiem jak wideo, możecie cenić sami na Messengerze, telefon nagrywa, po prostu nagrywa. To nie jest poziom flagowy galaktyk, iPhone'ów, pikseli i tak dalej. No i no, tak się prezentuje nagranie z S21 FE. Czy ja mam coś więcej do dodania? Otóż nie. Komunikacyjnie to dalej są to niemalże te same jednostki, GPS-y, NFC i inne tego typu aspekty, ale względem S20 FE za 2000 zł, S21 FE ma 5G. Czy to killer feature? Śmiem wątpić. W ogóle ja się zastanawiam, po co, na co komu w chwili obecnej jest 5G, tym bardziej w tych najtańszych telefonach, bo jakby ja rozumiem ideę i przyszłość 5G, internet rzeczy i tak dalej, ale w chwili obecnej może czegoś nie zauważam, ale dla mnie w pełni wystarczające jest LTE. Niemniej, w tym programie, w tej audycji znalazło się tutaj celowe lokowanie i promocja moich partnerów kanału, czyli sieci komórkowej Mobile Vikings, a także sklepu xcom.pl, w którym można ten telefon kupić za 3,5 tysiąca złotych w chwili obecnej, ale także w chwili obecnej jest tam na promocji S20 FE na Snapie za 2000 zł. Linki śledzące macie w opisie pod filmem. Tyle, że kiedyś S20 FE w końcu się wyprzeda i pozostanie S21 FE. Czy warto? Teraz oczywiście nie za bardzo. Różnica 1500 zł nie jest warta dopłaty, bo zyskujemy nowszy chip, choć niekoniecznie lepszy, dużo świeższy wygląd, nieco wyższy komfort w chwycie i nieco lepszy ekran. Za jakiś jednak ten czas w końcu S20 FE się wyprzeda. Za ten też czas pewnie będą jakieś promocje, S21 FE wtedy potanieje. Przypomnę, cena startowa obu modeli jest bardzo zbliżona i gdy wnet zapytacie, czy warto, wtedy prawdopodobnie tak. Ja wbrew pozorom testowany model bardzo polubiłem i bardzo przyjemnie mi się z niego korzystało. Polecam, ale tak jak Miron z komórkomanii celnie ujął, to nie S21 FE jest zły, to S20 FE jest za dobry. Ja bym chciał jeszcze tutaj od siebie dodać, że Samsung nie będzie miał łatwo, bo Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12, nie ukrywam, ale bardzo się do mnie uśmiechają, w sensie takim, że sam jestem zaskoczony, że tak pozytywnie mnie zaskoczyły urządzenia od Xiaomi. Choć z drugiej strony, jak wracam, jutro muszę odesłać, niestety, Oppo Find N, do niego wracam, to no żadne inne urządzenie mnie aż tak bardzo do siebie nie przekonuje, jak to Oppo na daily. Naprawdę fantastyczne urządzenie. No i co, no? I co? No i tyle, no. Kuźwa. Kończymy to bagno, dziękuję za oglądanko. Jak zawsze zdrówka dla was życzę jak najwięcej. Sobie życzę dorodnego wąsa. Dzięki, by the way, za ciepłe i przyjemne jego przywitanie. Trochę za bardzo go skróciłem niechcący, ale może odrośnie. Także MPS Grupsona globalnie, do następnego razu. Cześć!